Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu pod tytułem Ile dla niej, dla niego znaczysz? Układ numer 1, Physical Health i kamień, żebym się nie pomyliła, bo to są nowe kamienie. Opal dendrytowy. To jest jedynka, dwójka, karta Celebration i nie wiem dokładnie jak wymawia się nazwę, albo Iolit, albo Jolit. W zasadzie pierwsza litera to jest I, więc może być Iolit, Jolit, trudno powiedzieć, niech będzie Iolit. Kamień dobry na czakrę gardła, na odblokowanie czakry gardła i trzeciego oka. I trójeczka, też nowy kamień, wyrocznia wizji numer 1, nowe początki i kamień to jest Dumortieryt. Dumortieryt. Wygląda niepozornie ten kamień, a nazwę ma skomplikowaną. Dumortieryt. Kart jest sporo, nie wiem czy wszystko ujmę na raz, to będę najwyżej przesuwać, jeżeli... Potrzebujecie więcej czasu, to zatrzymujcie film, a ja już będę zaczynać od 1, dobra? Witam jedynki, ile znaczysz dla niej, dla niego? Popatrzmy, co tu ciekawego mamy. Distorted Feminine. Wyobraźnia, kreatywność. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Heart chakra, czakra serca, compassion. Nie, z wykrzyknikiem. Iza z as kielichów. Nieodzajemniona miłość, nie ma wystarczającego przyciągania, bądź chemii. Dolphin, live joyful in the present. Zaufanie, karty uzdrawiania. No, aspekt uzdrawiania to rzeczywiście jest ring. Chodzi o czakrę serca, bo nawet w Elixir of Life też chodzi o czakrę serca. I ponieważ to jest ogólne czytanie, to trudno mi powiedzieć, kto tutaj uzdrawiania wymaga, ale wasza relacja nie działa dokładnie tak, jakbyście chcieli, z powodu... Ktoś ma w blokadzie czakrę serca, jedno z was, soulmates, jesteście bratnimi duszami, jedno ma blokadę na czakrze serca, a drugie ma klucz. Tu, że tutaj jest postać, powiedzmy, męska, nie ma znaczenia. Role mogą być odwrócone, więc równie dobrze postać męska może mieć zablokowaną czakrę serca. Ktoś ma zablokowaną czakrę serca, jedno z was, distorted feminine, to może chodzić o to, że ktoś potrzebuje się otworzyć tu na energię żeńską w sobie, właśnie odblokować czakrę serca. Jedno z was. I no właśnie, jeżeli jedno z was ma tą czakrę serca tu zablokowaną, możliwe, że ta osoba, no to ta relacja nie działa tak, jakbyście chcieli. Bo to nie chodzi o to, że ta osoba uczuć dla was nie ma w nieodzajemnionej miłości, czy wy dla niej. Tylko ta relacja nie działa tak, jak trzeba, bo ktoś ma zablokowaną czakrę serca, prawda? Tak jak widać. Jedno z was prawdopodobnie... I dlatego może jest nie. Tutaj też macie naukę bycia w tu i teraz, delfin. Chodzi tu o odpuszczenie lęku i kontroli. Mamy ring, zobaczymy, i asa kielichów. Co oznacza, że chodzi tu o równowagę emocjonalną i prawdziwą miłość w sensie uwolnienia lęków. Oczywiście ten as kielichów może również świadczyć o tym, że dla tej osoby jesteście kimś wyjątkowym. Mamy tutaj aspekt współczucia. Zobaczymy, dlaczego nie. Przenieść swoją uwagę na miłość, czakra serca. Dobra, to żeby się tutaj nie domyślać nie wiadomo czego. Aspekt uzdrowienia emocjonalnego to na pewno tu jest dla kogoś.
Nie wiem dla kogo bardziej, a może dla obydwojga. Distorted feminine. Może chodzić o nierównowagę w blok. Może chodzić o nierównowagę w energii męskiej i żeńskiej. Może być nierównowaga energii i męskiej, i żeńskiej w kimś. Tak, tutaj ewidentnie coś jest z domu rodzinnego, co stanowi przeszkodę, jakaś trauma. To może być albo niedostępność emocjonalna czyjaś, albo na przykład w drugą mańkę, że jedno z was idzie nadmiernie w zależność. W każdym bądź razie ktoś tutaj wymaga uzdrowienia emocjonalnego. Tutaj, ponieważ jest ogólne czytanie, będziecie, zresztą mamy też karty uzdrawiania. Tak patrzę, że ja mam, ale dobra, teraz zauważ. Nieważne, co tam chciałam powiedzieć. Spojrzałam na swoje rękawy od bluzy, ale to nieistotne. Także jedno z was wymaga uzdrowienia lub obydwoje. Znaczy ta osoba stoi w obronnej postawie. Jest to osoba kreatywna, ale tutaj właśnie zaufanie karty uzdrawiania, więc tutaj jest aspekt braku zaufania. Ktoś stoi w obronnej postawie. Możliwe, że ta osoba, tak jakby się ktoś musiał tutaj przed kimś, przed czymś bronić. No możemy założyć, że to ta osoba... To załóżmy, że to ta osoba stoi w obronnej pozycji, nie ma do was zaufania, chociaż jest to osoba kreatywna. Jest to osoba kreatywna, ma dużo pomysłów. Możliwe, że ta osoba ma do uzdrowienia coś z domu rodzinnego. Jest ta osoba w trakcie przemian duchowych, tak. Ewidentnie to są jakieś przykre wspomnienia kojarzące się z poczuciem krzywdy. Możemy założyć, że tej osoby prawdopodobnie chodzi o wewnętrzne dziecko, dlatego ta relacja nie działa. Ta osoba ma do uzdrowienia wewnętrzne dziecko. Czakra serca, pewnie do odblokowania, bo tutaj jak jest ta róża, to też chodziłoby o czakrę serca. Może troszeczkę zmienimy tu, nachylenie zrobimy jakieś, żeby może bardziej było widać. Jest trochę więcej kart niż wczoraj, więc nie wszystko dam się ująć. Tutaj trochę jest ucięte, ale nic, będziemy przesuwać. Ale tak. Czakra serca jest transformowana. Ta osoba ma nadzieję na przyszłość. Chciałaby tu z wami jakiejś komunikacji. I chciałaby wam o tych uczuciach tu powiedzieć, ta osoba, ósemka była. Więc ta osoba transformuje swoje lęki aktualnie. Elixir of Life. Stoi przed decyzją, nie wie co wybrać. Może mieć dwie opcje życiowe do wyboru, może mieć dwie osoby do wyboru. Jest to osoba już dojrzała, po 40 prawdopodobnie, która wiele osiągnęła i zastanawia się, co dalej. Jest taki moment zatrzymania teraz dla niej i zastanawiania się, czego ona tak naprawdę chce. Ale też jeżeli ta osoba właśnie jest pasywna, a zdaje się, że jest pasywna, prawda, w stosunku do was, to ona ma lęk przed okazaniem uczuć. Ta osoba ma lęk przed bliskością, więc ważne tu zaufanie. I ta osoba wymaga uzdrowienia. Zaufanie, karty uzdrawiania. Bo widać, że ta osoba nie ufa za bardzo tutaj. Tak, brak zaufania, dokładnie. Brak zaufania, dlatego ona tego nie ratuje, czy ma mało nadziei w to. Mało zaufania, mało wiary w to. Tak, i tutaj jedno z was to królowa kielichów, czyli jedno, możliwe, że to wy, że wy jesteście gotowi i pełni uczuć dla tej osoby, a ta osoba jakby nie wchodzi na to drzewo i tych uczuć wam nie odwzajemnia. Ta osoba może się ciągle wycofywać, no chyba, że uważacie, że to wy, bo jedno z was się tu wycofuje emocjonalnie. Więc tu chodzi o uwolnienie lęku i kontroli.
To może być wasz bliźniaczy płomień. Może ta osoba lub wy być w małżeństwie i dlatego ta osoba siedzi w ochronnej skorupie, że na przykład jej strefą komfortu jest małżeństwo, w którym ona sobie siedzi, lub waszą strefą komfortu. Ale równie dobrze to jest na tym delfinie, to może być wasz bliźniaczy płomień, może chodzić o równowagę w waszej relacji, tym bardziej, że jest as kielichów i przebudzenie i wyjście z ochronnej skorupy, czyli odblokowanie czakry serca, uwolnienie lęku i kontroli. Może być nawet tak, że ta osoba myśli o tym, żeby z wami być, ale siedzi za bardzo w ochronnej skorupie. Za bardzo się kontroluje. To, że ktoś tutaj może być w małżeństwie, w innej relacji też jest możliwe. W czwórce buław. Ale wydaje się być zniecierpliwiona. No, czakra serca jest w blokadzie, kontroluje się, tak. Więc ta osoba na razie też nie do końca wie, czego od was chce. Działa troszeczkę na ślepo, pod wpływem lęków i emocji, czyli problemem tej osoby jest lęk i kontrola. No i właśnie jest ta decyzja, ta osoba się zastanawia, czego ona tak naprawdę chce, więc mamy aspekt niezdecydowania. Czyli to jest tak, że wy jakby wiecie, czego chcecie od tej osoby, a ona nie wie, czego chce na razie. Potrzebuje też zaufać. Tak. A wy potrzebujecie dla niej się wykazać współczuciem, bo ona ma lęki, które transformuje. Nie, bo jeszcze ta osoba nie jest tak. Ta osoba jeszcze nie jest na takiej wibracji, żeby mogła z wami budować tą relację, ponieważ zbyt negatywnie myśli i ta osoba ma aspekt wewnętrznego dziecka, ale jest to wasza bratnia dusza, soulmates. I prawdopodobnie teraz macie jakiś okres zamrożenia w tej sytuacji, ma poczucie przegranej. Też mogą być tu osoby trzecie, bądź osoba trzecia przeszkodą. A jeżeli nie ma osoby trzeciej, osób trzecich, to chodzi o lęki, kontrolę. Także ciężko tej osobie się tu przełamać. Izas. Tak, i też ta osoba jest skupiona na sprawach materialnych mocno. Pracuje ona nad polepszeniem stanu swoich finansów aktualnie. Natomiast jest to osoba skłonna do poświęceń. Jest to osoba skłonna do poświęceń. As kielichów. Tak, i w waszej relacji chodzi o równowagę, umiarkowanie, trójka monet. To może tak, bo w zasadzie pokazują się uwarunkowania tej osoby, że ona jakby jest niegotowa, zastanawia się, co zrobić, nie ma zaufania, ma do odblokowania czakry serca, jest w trakcie transformacji, nie jest jeszcze na takiej wibracji, bo ma za dużo lęków i chodzi w waszej relacji o równowagę, może to być wasz bliźniaczy płomień. Mogą być przeszkodą osoby trzecie lub osoba trzecia też. Generalnie ta osoba ma tu poczucie przegranej. Nie umie się odblokować. Coś pokutuje z jej domu rodzinnego. A czego ta osoba od was chce? Ile dla niej znaczycie? Weźmy inną talię. Czego ta osoba by od was chciała? Jakie ona ma tu pragnienia z wami związane? Może jeszcze raz. Bo wy tu jesteście jako królowa kielichów i wy się tu jawicie jako osoba zrównoważona emocjonalnie i otwarta emocjonalnie. Natomiast ta osoba ma blokadę czakry serca. Czego ona by od was chciała?
No to kurczę, pokazuje się, jest tutaj też trójkąt miłosny. Ta osoba o was może obsesyjnie myśleć. No, chciałaby czy zbliżenia do was, czy jakiejś komunikacji, ale tutaj może być też trzecia osoba w tej układance. No i jest pokazane, że coś pokutuje z domu rodzinnego. Jeżeli wy stoicie w obronnej postawie, to też ta osoba myślę, że chciałaby, żebyście wy opuścili swoją gardę. I ona tutaj albo chce zbliżenia do was, albo komunikacji. Ósemka buław. Dwa razy to samo. Boże, kochani. Ale wyjaśnienie, no. Powtórki z kart, więc nie jest na tej wibracji jeszcze, bo nie przepracowała spraw z domu rodzinnego. Nie uwolniła się też z innej relacji w wielu przypadkach. Nie potrafi odejść z innej relacji. I ta inna relacja to jest w dużej mierze jej strefa komfortu, z której musiałaby wyjść. No i też nie uwolniła lęków. Natomiast was widzi potencjalnie jako kogoś, z kim mogłaby być na stałe królowa monet i no was postrzega jako osobę dojrzałą, zrównoważoną, emocjonalnie troskliwą i taką, z którą mogłaby być, tak. Także nawet może o stabilizacji ta osoba z wami myśleć, natomiast, moi drodzy, ta osoba jest niegotowa w sensie emocjonalnym i tutaj może być też trzecia osoba. Trzecia osoba w tej całej układance i prawdopodobnie ta osoba jest w innej relacji. Oczywiście to jest ogólne czytanie, więc oczywiście nie w każdym przypadku. Ale jesteście dla tej osoby kimś wyjątkowym, as kielichów. I tutaj jest też ta trójka monet, która też przy okazji. Ona przede wszystkim w kontekście umiarkowania mówi tu o równowadze, że tu w waszej relacji chodzi o równowagę emocjonalną, ale też w kontekście tej królowej monet tutaj może wskazywać, że jakiejś współpracy czy relacji ta osoba z wami chce, ale no potrzebuje się odblokować emocjonalnie. Zobaczmy w wiadomościach. Potrzebuje twojego wsparcia i ciepła, no właśnie, też jakiejś zachęty w tej sytuacji, bo ta osoba nie wie, co zrobić. Oczywiście takie potrzebuje twojego wsparcia i ciepła też z jednej strony może wskazywać na aspekt wewnętrznego dziecka, z drugiej strony, jeżeli wy jakby traktujecie tą osobę z obojętnością, to też może chodzić o to, że jakieś zachęty ta osoba tutaj z waszej strony oczekuje. Żyję dla twojego uśmiechu i nie mogę doczekać się twojego pocałunku. Muszę wybrać między tobą a inną osobą, dokładnie. Czyli to jest wybór między wami a inną osobą. Ta osoba nie wie, co zrobić na razie. Wydajesz się być odległy, potrzebuje twojego wsparcia i ciepła. Może być między wami fizyczna odległość, inne miasto, inny kraj, albo emocjonalna teraz taki dystans emocjonalny. Jestem zazdrosny o ciebie, zazdrość. Chciałbym, żeby między nami było jak kiedyś. Płakałem z twojego powodu. Tęsknię za dotykiem twojej ręki, spojrzeniem ci w oczy, chcę tego znowu. Tak, karma z przeszłości powoduje głęboki lęk przed odrzuceniem, którego nawet nie jestem świadomy. Distorted feminine. Możliwe, że ta osoba ma do uzdrowienia relacje z matką, to tylko jedna z możliwości. Ogólnie coś z dzieciństwa pokutuje.
i jakiś lęk przed odrzuceniem, tylko ta osoba może nie wiedzieć, że go ma tak świadomie, którego nawet nie jestem świadomy, więc to może utrudniać uzdrowienie tej osoby, ale tak czy inaczej ona jest w trakcie przemian, to widać. Pustaczek oznacza, że ta osoba jest w jakimś sensie bezradna, potrzebuje twojego wsparcia i ciepła i nie wie, co zrobić. Wolę najgorszą prawdę niż kłamstwo, zaufanie, prawda? Też nie do końca ona wam ufa, zazdrość. Czuję się zagubiony i mam złamane serce bez ciebie. No tak, zagubienie to też aspekt wewnętrznego dziecka. Czy mamy jeszcze szansę? Chcę być osobą, na której możesz polegać. Chcę podróżować z tobą po świecie. Jestem między młotem a kowadłem, dokładnie. Muszę wybrać między tobą a inną osobą. Nie wiem, jak wygląda zdrowa relacja. Potrzebuję więcej czasu, żeby się nauczyć coś pokutuje z domu rodzinnego. Zostawiłem cię, zanim ty zostawiłabyś mnie. Mam problem z poczuciem odrzucenia. Muszę sobie z tym poradzić, żebyśmy mogli być razem, tak? Ewidentnie. Lęk przed odrzuceniem. Czy możemy całować się całą noc? Im bardziej uzdrawiasz się, tym mocniej odczuwam pragnienie ciebie, czyli wy też się uzdrawiacie. Wy się uzdrawiacie, wy jesteście w trakcie uzdrawiania się, a ta osoba też. Obydwoje jesteście w trakcie uzdrawiania się. Weźmy sobie teraz atrybuty. Jeżeli chodzi o atrybuty, zakładam, że bardziej może będą odbijały tą osobę, ale tu jest ogólne czytanie, wszystko się może zdarzyć. Też oczywiście może być tak, że żaden atrybut nie będzie pasował, bo tylko jeden lub dwa, tak? Z tym się trzeba liczyć w ogólnych czytaniach. Dobra. Atrybuty związane z tą relacją, może tak, czy z tą osobą, czy z tą... Hot, gorący. No tak. Czy możemy całować się całą noc? Ta osoba ma dużo pasji dla was. Śmieszek. Może to być dowcipniś taki? Czy dowcipniś? Brak zaufania, tak. Brak zaufania ewidentnie, dlatego nawet karta była zaufanie. Karty uzdrawiania, zaufanie. Obserwator, ta osoba ma was na oku. Bardziej was obserwuje niż działa. Ghosting może oznaczać, że ta osoba się do was nie odzywa. Tak jakby była duchem, nie ma jej, tak? Brak komunikacji. Także jakaś taka cisza między wami, właśnie ta odległość emocjonalna. Poświęcenie, muszę wybrać między... Ale też mówiłam, że to jest osoba skłonna do poświęceń, więc jest to osoba skłonna do poświęceń. Czy się poświęci, to czas pokaże. No ma do poświęcenia inną osobę tutaj, inną relację. Talia. Dominacja. Może to być osoba dominująca. Uważność. Praca umysłowa. Zahamowania, tak. Lęk przed odrzuceniem, więc zahamowania. Mediator. Bielizna. Lenistwo. Seksapil.
Hot sex appeal, prawda? On może to być osoba pełna sex appealu, hot. Myślę, że brak zaufania jak najbardziej pasuje i zahamowania. Reszta jak uważacie? No pewnie w każdym przypadku inaczej troszeczkę, prawda? I co my tu jeszcze możemy? Charmsy, tak? Ile znaczycie dla tej osoby w charmsach? Więc myślę, że sporo, tylko ta osoba jest niegotowa. W sensie innej osoby, innej relacji, a przede wszystkim braku zaufania. No i tutaj ten wybór przed tą osobą. Więc rzeczywiście potrzebuje ta osoba zaufać. Tutaj w tym skrzydle macie szczególne połączenie bratnia dusza. A sister is someone to dream, cry, sing, laugh with. Aspekt bratniej duszy, ale nierównowaga w braniu i dawaniu. Wy jesteście dawcą, ta osoba biorcą na razie. Ale jesteście kimś wyjątkowym. Princess dwa razy, tak? Princess dwa razy. Jesteście kimś wyjątkowym dla tej osoby. Potrzebuje zaufać. Jest to osoba silna. Jest to osoba też rodzinna. I opiekuńcza. Ta osoba aktualnie pracuje nad sobą, przechodzi może to być też osoba pracowita, mamy maszynę do szycia. Chciałaby się z wami spotkać, porozmawiać, drink. Potrzebuje zaufać, tak? Lęki uwolnić, pacyfa. Aspekt wewnętrznego dziecka przerobić. Krzyż też może, bo jest poświęcenie. Krzyż też może jak najbardziej sugerować skłonność do poświęceń. Anioł, znowu kwestia zaufania. Seksualność, płodność, szyszka. Hot. Sex appeal. Sarna. Jest to też osoba wrażliwa, ma lęk przed odrzuceniem, podatna na zranienie. Pacyfa dwa razy, także bardzo ważne spokój umysłu uzyskać, spokój wewnętrzny dla tej osoby. Na razie czakra serca w blokadzie, kłódka, niedostępność emocjonalna, love. Potrzebuje ta osoba czakry serca otworzyć, zaufać. Ma potrzebę komunikacji, pióro, syrena. Może być wami zauroczona. Zobaczymy, co w syrenie. O co chodzi w syrenie? Akurat chodzi o potrzeby równowagi. No trójka mieczy może też na ten trójkąt miłosny wskazywać, ale w kontekście syreny bardziej chodzi o to, że ta osoba ma jakąś traumę i potrzebuje do równowagi emocjonalnej się doprowadzić. Ta relacja ją inspiruje do zmian. Nuta, a w kluczu może chodzić o blokady? O co chodzi w kluczu? Czy tu chodzi o blokadę? Czy chodzi o ten klucz do serca właśnie? Tam było te soulmates na początku. No, blokadą może być w niektórych przypadkach to, że ta osoba ma rodzinę i nie wie, co zrobić, a w innych za bardzo ona siedzi w strefie komfortu, w strefie bezpieczeństwa. Tam, gdzie nie, w tych przypadkach, gdzie ta osoba nie ma rodziny, bo w niektórych ma, czy jest w stałej relacji, to blokadą jest ochronna skorupa, tak? Tej osoby. Dajcie znać, moi drodzy, jak to z wami rezonuje. Trzymam kciuki. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ta osoba stoi przed decyzją. Czas pokaże, jakiej decyzji tutaj, jaką decyzję podejmie. Na razie jest niegotowa w sensie emocjonalnym i w sensie też w wielu przypadkach właśnie tej trzeciej strony tutaj. Wy też się uzdrawiacie, ta osoba jest o was zazdrosna. No i problemem tej osoby jest lęk przed odrzuceniem, który powoduje i chęć dominacji,
I może też potrzebuje się ta osoba bardziej tu zmobilizować czy do pracy nad sobą, prawda? Lenistwo, czy do działania tutaj. Może tej osobie właśnie. I siedzi ta osoba w strefie komfortu, lenistwo, dokładnie. No tak jest jej też wygodnie w dużej mierze. No czas pokaże. Trzymam kciuki, moi drodzy. Wszystkiego dobrego. Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu. Cześć. I witam bardzo serdecznie układ numer 2 Celebration Iolit. Niech będzie Iolit. Może jest Iolit. Trudno powiedzieć. Iolit, Iolit. Dobrze. Ile znaczysz dla niej, dla niego? Love, miłość. No, szuka tutaj ta osoba klucza w tej całej sytuacji. Jesteście dla niej zagadką. Cała sytuacja jest dla niej tajemnicza, zagadkowa. Love who you are. Pokochaj kogo... Pokochaj kim jesteś. I tutaj będzie aspekt miłości własnej, być może dla tej osoby, że ta osoba potrzebuje pokochać siebie lub wy, lub obydwoje. Boska świadomość, czakra korony, interconnection, expansion, jedność i światło. Aspekt jedności, może to być bliźniaczy płomień. Nowe początki, w wielu przypadkach między wami nowy początek się szykuje lub chce ta osoba nowego początku. Mogą być też nowe energetyczne początki w waszym życiu w przeciągu kilku miesięcy, urus. Szóstka monet. Zachowaj otwarty umysł. Twoja bratnia dusza może różnić się od twojego wyobrażenia ideału. No i tutaj różnie, bo może być tak, że nie do końca jesteście, odzwierciedlacie ten tak zwany ideał tej osoby, a mimo wszystko jesteście lub w drugą stronę, że ta osoba dla was nie jest ideałem. No ideałów nie ma, po prostu nie zachowuje się idealnie, czy nie wygląda idealnie tak, jakbyście chcieli, a mimo wszystko jakieś przyciąganie tu jest, prawda? To może działać w obie strony i prawdopodobnie ma się ta osoba nie zachowywać tak, jakbyście chcieli, celem właśnie rozwoju nauk. Bo chodzi tu o transformację butterfly. Bądź gotowy przetransformować się z mądrością. Troszeczkę język mi się plącze, bo za dużo kaw, znowu za mało wody. Zaraz sobie tu wodę popiję. I właśnie, why? To jest dokładnie, co tutaj jest. Zadaję sobie pytanie, cóż to za zagadka, dlaczego jej się to przydarzyło? Dlaczego się dzieje, co się dzieje tutaj? Why? Próbuje ta osoba znaleźć odpowiedź. Jesteście tu dla niej zagadką, cała sytuacja jest dla niej zagadkowa. No i troszeczkę się ukrywa ta osoba przed własnym szczęściem. Może mieć jakiś lęk przed odrzuceniem. Uzdrawia się, wymaga uzdrowienia, tak. Transformuje się, uzdrawia się. Karty darów, seksualność. I znowu transformacja All is Connected, czyli mamy dwa razy transformację i dwa razy ten aspekt szukania odpowiedzi. Chodzi w waszej relacji na pewno o równowagę, giving, receiving. Ktoś tu może być dawcą, ktoś biorcą, czyli może być nierównowaga w braniu i dawaniu. Przypuszczalnie ta osoba jest biorcą, ale nie zawsze tak musi być. W wielu przypadkach to ktoś z waszej przeszłości, jest aspekt nowych początków, natomiast te nowe początki mogą dotyczyć nowej energii po przejściu transformacji, czyli nowe życie, tak? Jak jest tu to dziecko, to ono może symbolizować nowe życie, nową energię. I chodzi tu o bezwarunkową miłość waszej relacji i aspekt jedności. Dolosujmy od razu.
Czyli jeżeli ta osoba nie zachowuje się zgodnie z waszymi oczekiwaniami, tak jakbyście chcieli, tak ma być celem rozwoju, macie tu nauki, tak, z tą bratnią duszą czy bliźniaczym płomieniem, niezależnie od, możemy to nazwać jakkolwiek, ale jest to po coś, na pewno ta relacja jest po coś. Na pewno chodzi tu o bezwarunkową miłość i równowagę. Równowagę w braniu, dawaniu, giving, receiving. Na razie przeszkodą jest coś związane z życiem rodzinnym, czyli brak szczęścia rodzinnego, czyli może coś pokutować z domu rodzinnego, tam gdzie się ta osoba urodziła, może być aspekt wewnętrznego dziecka, blokadą. Lub jeżeli ta osoba tworzyła z kimś rodzinę, mogło zabraknąć tam szczęścia rodzinnego, coś mogło pójść nie tak. I to też jest nauka, jeżeli coś się wydarzyło, karma z domu rodzinnego czy karma z życia rodzinnego, to cokolwiek dla tej osoby też miało się wydarzyć celem nauki bezwarunkowej miłości. Cokolwiek właśnie. I z wami też może mieć ta osoba powtórkę jakby tej nauki. Widać, że ta osoba jest ciekawa, po co jej się to wszystko przydarzyło, jaka tu jest zagadka, szuka klucza, odpowiedzi. To mamy właśnie w dwóch kartach pokazane. Tutaj w Y i tu w tej. Tak, za dużo myśli, nie działa spontanicznie i jest, no szuka prawdy, tak, as mieczy, tak, mobilizuje się, choć nie działa w stosunku do was spontanicznie i raczej robi uniki, ta osoba ewidentnie robi uniki, to as mieczy wskazuje, że jest potrzeba powiedzenia prawdy też. Ale przede wszystkim ta osoba szuka tutaj prawdy, jakby chciałaby zrozumieć, na czym to wszystko polega i jaka tutaj jest prawda w tej sytuacji. Ta osoba potrzebuje pokochać siebie, być może wy też. Mamy aspekt jakiegoś wylanego mleka. Coś mogło się wydarzyć w życiu tej osoby, bo mamy wylane mleko, poczucie braku. Ból, smutek, żałoba, skupienie na tym, co się wylało, i niedostrzeganie nowych możliwości, więc za bardzo ta osoba jest skupiona jeszcze na jakimś przeszłym bólu. Seksualność, karty darów. Seksualność może być powiązana też z tym aspektem jedności i z tą transformacją tutaj. Wygląda to na wasze odbicie lustrzane. No, sporo pasji ta osoba dla was ma. Chciałaby zaryzykować zbliżenie do was, więc brak równowagi, bo tak, z jednej strony robi uniki, z drugiej strony chciałaby spróbować tutaj. Ma dla was tą iskrę i tą pasję. I chciałaby zaryzykować, więc brak równowagi. Ta osoba sama ze sobą walczy. Odwzajemnia wasze uczucia, chociaż jest brak zaufania, tak jak na jedynce. Tak, więc ma po prostu jakieś obciążenia emocjonalne, czy jakby tkwi w uczuciu, któremu nie ufa i nie do końca waszą propozycję przyjmuje. Choć odwzajemnia wasze uczucia w jakimś sensie. Giermek kielichów. Może was po prostu lubić. Tu może być aspekt przyjaźni, sympatii w tym giermku kielichów. Może to być osoba, która jest ogólnie do was życzliwie nastawiona, ale problemem jest brak zaufania. Dlatego ta jedność dotyczy posłuchania intuicji dla tej osoby, połączenia się z wyższą jaźnią, bo ta osoba najprawdopodobniej w głowie za bardzo siedzi. Więc ta osoba się transformuje. Mamy tutaj w tych dwóch kartach.
I też all is connected, wszystko jest połączone, odwołuje się do tej jedności tutaj, prawda? Mogą być jakieś synchronizacje, tutaj telepatia, takie rzeczy właśnie, all is connected, synchroniczności. Tak, więc na razie brak równowagi, za bardzo się ta osoba kontroluje, tłamsi emocje i chodzi tu o równowagę. To, co najgorsze już w życiu tej osoby się wydarzyło i ta osoba się już przywraca do równowagi. Dziesiątka mieczy może myśleć o was obsesyjnie. Tutaj ta dziesiątka mieczy może wskazywać, że między wami były jakieś bolesne zakończenia. Ta osoba mogła zostać zdradzona, mogły... No tak, mogły w jej życiu jakieś trudne doświadczenia być, ale... Ale to też mogą być jakieś obsesyjne myśli w wyniku jakichś lęków, jak najbardziej. Mogą być jakieś bolesne zakończenia w jej życiu. Jeżeli w jej życiu coś bolesnego się wydarzyło, to celem tak naprawdę przywrócenia się do wewnętrznej równowagi i to już się powoli dzieje. To już jakby najgorsze tą osobę spotkało, to co ją miało spotkać. New beginnings, nowe początki. Mogą być między wami, mogą być bardziej chyba energetycznie tu chodzi. Koło fortuny, ruch do przodu, tak, dokładnie. Pięknie, as buław, nowy energetyczny początek. Oczywiście ten as buław to może być również pasja dla was, bo tam jest ta seksualność, dużo namiętności, pasji, ale przede wszystkim... Koło fortuny, spotkanie was dla tej osoby oznacza nowe życie, nowy początek energetyczny i dzięki relacji z wami ta osoba ma szansę przejść transformację i uwolnić lęk. A co tu jest? W przeciągu kilku miesięcy zobaczymy. W przeciągu kilku miesięcy co? A, pokona lęki, wyjdzie z wahań. Okej, okay, czyli na razie cały czas pokazuje się brak równowagi, coś ma nieprzepracowane z przeszłości, ma poczucie zagrożenia w tej sytuacji z powodu jakiegoś lęku, czyli jeszcze parę miesięcy będzie ją tą lęk trzymał. Urósł. Uziemienie, okej. Okay. No ma jakieś przykre wspomnienia z przeszłości kojarzące się z poczuciem krzywdy. I też chodzi tu o bezpieczeństwo i uziemienie, czyli dzięki relacji z wami ta osoba przepracuje te przykre wspomnienia lub aspekt wewnętrznego dziecka i znowu aspekt nowego początku. Jeżeli między wami coś się popsuło w asie monet, może chcieć pogodzenia się, pojednania. Ale przede wszystkim to chodzi o uziemienie, tu jest ten urus, że ta osoba wymaga tego uziemienia się. Ona też w wielu przypadkach może chcieć nowego początku właśnie, czy pogodzenia się, jeżeli jesteście pokłóceni, naprawienia stosunków. No i tutaj właśnie zadaję sobie pytanie, to już było, dlaczego? Tak, dla tej osoby, ego tej osoby chce wiedzieć, o co tutaj kaman. Dlatego, że cała sytuacja dla tej osoby wydaje się mocno tajemnicza, tak? Ta osoba ma takie poczucie tajemniczości, że coś tajemniczego tutaj ją spotkało i szuka klucza odpowiedzi, znaczy jej ego chce tego. Czy ta osoba odpowiedź znalazła chyba nie do końca, bo żeby znalazła, to musiałaby intuicji posłuchać, bo ta osoba za bardzo w ego idzie. Ona liczy tu jeszcze na jakiś sukces też. I jesteście dla niej kimś wyjątkowym, też w tej arcykapłance macie powinowactwo dusz. Clover na razie gdzieś tam jakieś uniki właśnie robi, gdzieś się ukrywa. Tak,
ucieka do głowy, ale tak naprawdę to jest też ukrywanie swoich emocji. Ukrywanie emocji i tak naprawdę ucieka do głowy. Może o was myśleć obsesyjnie. Tu też oczywiście ta trójka mieczy znowu może nawiązywać do jakiejś traumy. Giving, receiving. Jest to osoba o silnej osobowości, ale brak jej zaufania. I ta osoba może być idealistą. Może to być silna osobowość. Może to ktoś być, kto ma duże oczekiwania, w wielu przypadkach też idealistyczne. I ciężko na przykład oczekiwaniom tej osoby sprostać, tak też może być. Natomiast widać, że coś się wydarzyło w życiu tej osoby i ona wymaga przywrócenia zaufania i wiary w dalsze życie. I jak najbardziej jako silna osobowość jest w stanie ten nowy energetyczny początek w swoim życiu mieć, rozpocząć. Tylko jeszcze to zaufanie. Tylko to jeszcze zaufanie. Po prostu coś w jej życiu na niej ciąży, coś z przeszłości. Nie jest to jeszcze załatwione w pełni, ale ta osoba jest w drodze. Już to, co najgorsze się wydarzyło. Minimalnie ta osoba ma dla was sympatię tutaj, w tym giermku kielichów. Miły, serdeczny nastrój, darzy was sympatią. Być może jeszcze potrzebuje dojrzeć, tak, do relacji z wami. Mogła ona jeszcze nie w pełni właśnie rozpoznać, że jesteście jej bratnią duszą, tak, bratnia dusza. I również dla was, jeżeli ta osoba właśnie nie spełnia waszych oczekiwań, to w jakimś celu to się dzieje, tak? Chodzi o rozwój, żebyście wy też dojrzeli w jakimś sensie i zobaczmy... Aha, nie, teraz zobaczmy. Dolosujemy coś jeszcze z innej talii. Co ta osoba czuje, kim dla niej jesteście, czego pragnie tutaj tak naprawdę, bo trudno wyczuć. Raczej się pokazuje proces cały. Cała historia tej osoby. No, przywraca się tu do równowagi. No, na razie się izoluje. Pokazują mi się uwarunkowania. Uwarunkowania, że tak. To jest tak, że ta osoba chce przyjąć nowe propozycje. Chciałaby jakichś zmian, chciałaby nowych początków, ale ma te obciążenia. Ma te obciążenia, to są to lęki. Wisi na niej jakieś rozczarowanie jeszcze, ukrywane w milczeniu. Jeszcze jakieś rozczarowanie ma nieprzepracowane i to jest blokada, więc się od was izoluje jeszcze. A z drugiej strony chciałaby właśnie zaryzykować, tutaj był ten głupiec, bo w jakiś sposób czuje się wami zaintrygowana i... No mówię, minimalnie ma dla was sympatię, ale jest też tutaj ten seks, więc... Chociaż ten seks może mieć tu niedosłowny wymiar. Ten seks może być w kategorii jedności i transformacji. Tutaj yin i yang, tylko energii seksualnej. Więc jak czujecie, też ważna intuicja tutaj w tym wszystkim. No minimalnie sympatię dla was ma. I życzliwość. I tutaj mówię, no tak jakby chciała przyjąć, tak, cierpliwość jest ważna dla was. Raczej uczucia dla was ma, tylko wstrzymuje, tak, rycerz kielich. Raczej uczucia dla was ma i jakieś tu marzenia z wami związane, tylko to jest tak, że nie działa. I z powodu lęków te uczucia wstrzymuje, ale te uczucia tutaj raczej ma. I ten idealizm, tak, świat, rycerz kielichów to jest właśnie taka energia. Marzyciel, indywidualista, ale ciężko tej osobie wprowadzić swoje pragnienia w czyn, tak, zadziałać. Blokadą jest podświadomy lęk, ale jakaś nadzieja tu jest w tej gwieździe, więc jakaś nadzieja na przyszłość jest. Więc jeżeli macie cierpliwość czekać, to być może się doczekacie. Spójrzmy na wiadomości. Chociaż ja oczywiście do biernego czekania nikogo nie będę namawiać.
można jednocześnie dać szansę, a robić swoje, tak? Czy jakby właśnie powiedzieć sobie, że będzie co ma być, jak mamy być razem, to będziemy, a w międzyczasie zrobić swoje, żeby tak nie trwać też w takim zawieszeniu, bo szkoda czasu, prawda? Dobra, zrobicie jak chcecie. Nie mogę o tobie zapomnieć. Kiedy cię poznałem, to było jak trzęsienie ziemi. Przechodzę przez trudne momenty teraz. Wszystko się nam uda, jestem o tym przekonany, przekonana. No jakąś nadzieję na przyszłość ma. Męczony, wydrenowany fizycznie, psychicznie lub zmęczona. Smak twojej obecności to coś, czego nigdy nie zapomnę. Nie reaguję, gdy inni mówią o tobie, udaję niewzruszonego, niewzruszoną, co może właśnie świadczyć o lęku przed odrzuceniem. Ktoś może być też w innej relacji, więc ta osoba się maskuje. Ale najczęściej chodzi o ego, lęk przed odrzuceniem. Moje ciało płonie na myśl o tobie, czyli jednak w tym seksie tak, i tak. Jest ta pasja, tutaj jest też ten azbuław, tak, więc sporo pasji ma dla was, namiętności, ale udaje, że nie ma. Ty jesteś moją wybraną osobą. Wydaje się, że dzielimy jedno serce i umysł. Czasami budzę się w nocy myśląc o tobie. Potrzebne są w naszym związku mocne granice. Wiem, że je przekroczyliśmy. Miałam barwne sny o tobie. Ta cisza między nami jest dobijająca. Nie czuję się gotowy, gotowa na ciebie. Kocham was obie, obu jestem rozdarty, rozdarta. Też aspekt wyboru był na jedynce, tam też było muszę wybrać, a tu jest kocham was obie, obu. I to może być ktoś z przeszłości, o kim ta osoba jeszcze nie zapomniała, ale niekoniecznie, oczywiście w każdym przypadku różnie może być to ktoś obecnie, że obecnie ta osoba ma wybór. Nie teraz, boski czas w grze. Wyrzuty sumienia, wiem, że schrzaniłam sprawę i to mnie dobija. Jesteś wszystkim, czego kiedykolwiek chciałem, oczekiwałem świat, tak. Twój uśmiech sprawia, że się rozpływam. Nie potrafię odejść z tej relacji, czyli tutaj może być tak, że w niektórych przypadkach emocjonalnie ta osoba czuje się z wami powiązana i nie potrafi się odciąć, a w innych przypadkach emocjonalnie nie odcięła się jeszcze z innej relacji. Dlatego mamy kocham was obie, obu, prawda? Więc to może dotyczyć też innej relacji, że z innej nie potrafi emocjonalnie odejść czy dosłownie odejść. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co miałem, aż było za późno. Po czasie ta osoba też doceniła, prawda? Twoja bratnia dusza może różnić się od ideału. Jesteśmy różni, mam pojęcia, jak mogło to zadziałać. Akurat jesteście podobni raczej.
Wydaje się, że dzielimy jedno serce i umysł, natomiast ego tej osoby, tak sobie to tłumaczy, bo tu widać ego tej osoby dość niedojrzałe, więc ego tej osoby sobie tak tłumaczy, że jak to nie działa, no to są zbyt duże różnice. A to nie działa, bo jest za dużo lęków tu i ta osoba potrzebuje pokochać siebie bardziej, prawdopodobnie wy też. No i lęku uwolnić, tak? Przepracować to coś z przeszłości, muszę stanąć na nogi finansowe, jeszcze przeszkody finansowe. Przeraża mnie myśl, że możesz mnie odrzucić. Lęk przed odrzuceniem bodajże też był na jedynce, tak? Wiem, że jesteśmy bratnimi duszami i było twoja bratnia dusza może różnić się od twojego ideału, dokładnie. I teraz będę losować atrybuty i atrybuty zakładam, że może są bardziej, będą związane z tą osobą, ale oczywiście mogą być też odbijać was w jakimś sensie, czy waszą relację tutaj w jakimś sensie. Oczywiście mamy ogólne czytanie, więc może być tak, że żaden atrybut nie będzie pasował, albo tylko jeden lub dwa, tak? Więc dobrze. Fetyszyzm. Wibrator. Zaraz się ktoś zdenerwuje, że za dużo tych seksualnych. Zazdrość. Solidność. Uśmiech. Twój uśmiech sprawia, że się rozpływam. To też chodzi o wasz uśmiech. Że tej osobie się podoba wasz uśmiech. Zaborczość, zazdrość, to się wiąże, prawda? Ta osoba jest zaborcza, zazdrosna. Co wynika oczywiście z jej lęku przed odrzuceniem, bo ta osoba ma lęk przed odrzuceniem, pesymista, no. Nietypowe upodobania, wibrator, fetyszyzm może być jakoś powiązane w niektórych przypadkach, pewnie nie w każdym. Poczucie wyższości, no to wynika z kompleksów, ego tej osoby, tak. No a poczucie, bo to ego zawsze się czuje wyższe, niższe, prawda, lepsze od kogoś albo gorsze od kogoś, więc to się bierze z poczucia niższości tak naprawdę. Jeżeli macie poczucie, że ta osoba no, w jakiś sposób się wywyższa tutaj, chce się czuć ważna, czy czuje się ważniejsza, to tak naprawdę z kompleksu wynika, z lęków łydki. Sadyzm. To jakaś taka skłonność do dominacji ta osoba może mieć. No właśnie, poczucie wyższości, sadyzm, to się może jakoś wiąże. Prawnik. Biolog. Twarz. Poczucie wyższości znowu dwa razy. Fantazja o trzeciej osobie, no ponieważ ta osoba jest zazdrosna, zaborcza, to też ona może sobie wyobrażać, że wy fantazjować, że wy tam z kimś, albo wy możecie być w innej relacji, na przykład i ta osoba sobie wyobraża, jak wy tam z tą inną osobą. Różnie, tak? Fantazja o trzeciej osobie. Jak czujecie tutaj w tym wypadku, bo to może mieć różne znaczenie. Ale to w kontekście tej zazdrości, to tak jakby ta osoba was podejrzewała, że wy z kimś tam dołeczki, wy z kimś tam coś tam, tak? Unikanie seksu, uniki. Ojej, masochizm, sadomaso, no. Może znęcać się sama nad sobą w swojej głowie w jakimś sensie, a czasami przeplatać się to może z jakąś skłonnością do dominacji, sady. Styl.
wyparcie. I w większości przypadków ona wypiera swoje tutaj problemy, może je przerzucać na was czy na innych. I na koniec Charmsy. Natomiast los się do tej osoby uśmiechnął, że was spotkała. To jest dla niej szansa na uzdrowienie i nowy energetyczny początek. Biały pentagram. Z jakiejś toksyczności, z jakichś lęków ona potrzebuje wyjść. Potrzebuje puścić wewnętrzne spięcie. Pesymista właśnie. Myśleć bardziej optymistycznie we flamingu. Tutaj też ma lekcję bezwarunkowej miłości. Love. Przechodzi transformację, tam była ta miłość własna w koniku morskim, potrzebuje być bardziej pewna siebie i bardziej optymistyczna. Przerabia lęki, w wielu przypadkach aspekt wewnętrznego dziecka jeleń. To spięcie właśnie, jest zbyt spięta, za dużo lęków, dlatego unikanie seksu. Potrzebuje przywrócić się do równowagi wewnętrznej rower. Tu się uzdrowało koło od roweru, więc ten aspekt równowagi silnie. Nie wiem, czy widać. Na koniec zobaczymy, czego dość dla tej osoby. Enough, love, miłość bezwarunkowa. Love. Friends forever, aspekt bratnich dusz przyjaźni między wami. To jest wasze odbicie lustrzane. Ta osoba, no właśnie, tu jest to wyparcie, więc to lustro też oznacza, że ta osoba w swoim lustrze potrzebuje się przejrzeć. Co znaczy przejrzeć się w swoim lustrze? Nie oznacza wziąć grzebień, przejrzeć się w lustrze i przeczesać sobie przedziałek, tylko przejrzeć się w swoim lustrze oznacza... Dzięki tej drugiej osobie zobaczyć, co do przepracowania mam w sobie, tak? Czyli ta druga osoba jak lustro, czy sytuacja dana życiowa, która jest dla nas trudna, ma tylko nam pokazać, że potrzebujemy zmienić nastawienie swoje. Jak zmienimy nastawienie swoje, to lustro nam odbija zupełnie coś innego, prawda? W postaci osoby czy sytuacji. Najczęściej w postaci osoby i... drzewo, karmę możecie mieć z tą osobą, ta osoba może mieć karmę rodzinną, którą uzdrawia, potrzebuje zaufać, relacje macie z przeznaczenia, potrzebuje intuicji posłuchać, tu mogą być właśnie jakieś synchroniczności, telepatia w tej sowie. I jeżeli takie właśnie dziwne rzeczy się przydarzają, jakieś dziwne znaki, przeczucia, sny, to ta osoba właśnie dla niej to może być taka zagadka, o co tutaj kaman, prawda, się zastanawia. Uwolnienie lęku, zaufanie, forever, macie nierozerwalną więź w jakimś sensie. A czego dość? A czego dość? Także taką zagadkę stanowicie dla tej osoby. Czego dość? Czego ta osoba ma dość lub czego dość dla tej osoby? Enough. Czarnej dupy, mówiąc brzydko i brutalnie, tak. Bo ta piątka kielichów tam była, o co ta osoba. Czyli dość już smutku, żalu, poczucia braku, wstydu, winy. Wszystkie niskie wibracje, prawda, w piątce kielichów, więc czas, żeby ta osoba z czarnej D wyszła i czas dla niej na nowy początek. Myślę, że ten nowy początek dla niej jest kwestią czasu. Jeżeli wy jesteście w czarnej D, w poczuciu braku, czy w poczuciu winy, w poczuciu straty, w żalu, no to dla was też już dość, żeby... czas podążyć dalej, tak samo jak dla tej osoby, iść w innym kierunku, w sensie zmienić wibrację, tak? Ale to myślę, że dla tej osoby przede wszystkim, że ona też już ma dość tego, ale być może jeszcze po prostu nie jest gotowa, żeby z tej energii wyjść. Myślę, że kwestia czasu wyjdzie. Trzymam kciuki, moi drodzy, dajcie znać, jak macie ochotę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego.
i do następnego razu. Cześć. I witam serdecznie układ numer 3. Ile znaczysz dla niej, dla niego? Worthiness, poczucie własnej wartości, wyrocznia wizji numer 44. Chodzi tutaj o przemiany duchowe waszej relacji. Get to know each other, learn to meet another's need for love. Tak naprawdę dobrze się nie poznaliście, każdy z was może mieć inne potrzeby w miłości. Mamy aspekt muzyki, ciszy, rytmu i wibracji, dźwięk. Może jakieś informacje przychodzą w tekstach piosenek, poprzez muzykę, dźwięk tutaj w tej sytuacji. Expression i motyle, transformacja. Spytaj swoje anioły o Tala. Wydaje się też, że macie odbicie lustrzane. Tutaj mamy dwa bociany, tutaj mamy łabędzie. Jakiejś prawdy ta osoba nie widzi, nie słucha intuicji, refusing to see. To może być ten jedyny, już spotkałeś partnera, którego poszukujesz, relacja z natury duchowej. Problem tej osoby to brak poczucia bezpieczeństwa. Może być coś z domu rodzinnego, parot, znowu odbicie lustrzane. Tu macie lekcję bezwarunkowej miłości obydwoje. Jest to wasze odbicie lustrzane w waszej relacji. Chodzi o uzdrowienie, podwyższenie wibracji. Lekcję miłości własnej macie. Ta osoba potrzebuje się w swoim lustrze przejrzeć. No to też może mieć ta osoba skłonności narcystyczne. Tak mi się skojarzyło to lustro, że tam narcyz się zobaczył w kałuży i zakochał się w swoim odbiciu, tak więc... W niektórych przypadkach, nie we wszystkich, ta osoba może mieć jakieś skłonności narcystyczne, jak najbardziej. Wyższa świadomość. Mhm. Na wyższe ja ta osoba potrzebuje się otworzyć. Na boski aspekt w sobie jest, stoi ta osoba przed decyzją. Crosswords, może wy też w tej sytuacji. Natomiast już z jakichś lęków wychodzi ta osoba Miss Sunshine i już jakby strefę cienia pozostawia w tyle, także więcej optymizmu, więcej wibracji, więcej wiary już ta osoba ma niż miała wcześniej, czyli jakiś postęp już zrobiła i znowu 1 plus 7, 8, przemiany duchowe, dużo, tutaj to może być wasze odbicie lustrzane, 2-2, prawda? Crossroads, odbicie lustrzane, tak. I tam te dwa bociany, także najprawdopodobniej jest to wasze odbicie lustrzane. I do posprzątania ta osoba ma pewnie jakieś lęki, clean it up. 21, dobra. Żeby się za dużo nie domyślać, lecimy od razu z kartami. Na pewno to wasze odbicie lustrzane, na pewno tu chodzi o uzdrowienie, miłość bezwarunkową, podwyższenie wibracji, ale czegoś ta osoba jeszcze nie dostrzega, refusing to see, albo nie chce zobaczyć, to może być tak, że nie chce, jej ego nie chce zobaczyć pewnych rzeczy, prawdy na swój temat, czy prawdy w tej sytuacji, albo... No nie chce zobaczyć, albo faktycznie nie widzi, bo jest tak zaślepione. Dobrze. Worthiness. Ta osoba potrzebuje uwierzyć w swoją wartość. Coś może pokutować z domu rodzinnego. Brak wiary w siebie, tak. Brak wiary w siebie, ego. Mhm. Może mieć skłonności narcystyczne, tak. W wielu przypadkach może mieć ego wyrąbane pod sufit. Nie musi, oczywiście to jest ogólne czytanie. W wielu przypadkach może być nadmiernie skupiona na sobie ta osoba. Natomiast może być po prostu też informacja, że przeszkodą w nowym początku między wami jest brak wiary w siebie tej osoby. Może być też brak zaufania. 44, mamy tutaj sporo ósemek, bo 4, 4, 2, 2, liczby mistrzowskie, także tutaj chodzi o
Rozwój duchowy w waszej relacji. I jest to wasze odbicie lustrzane. Nie jest jeszcze ta osoba na takiej wibracji, żeby z wami budować relacje, ale chce budować z wami relacje. Chodzi tu o przebudzenie i nawiązanie lepszej relacji z wyższą jaźnią. Właśnie tutaj była wyższa świadomość. Natomiast na tej wibracji ta osoba jeszcze nie jest. Czyli nie jest gotowa na budowanie z wami tej relacji, też w sensie energetycznym na razie. Do końca siebie nie znacie, możecie mieć inne potrzeby, jeżeli chodzi o relacje, get to know each other. I trzeba byłoby się lepiej poznać i zobaczyć, co ta druga... Tu znowu 44, ale numer teraz zauważyłam, zobaczcie, 44... 44, czyli 8, 8, 2, 2, 2, 2, także szok. Także tu chodzi o równowagę i przebudzenie. I przemianę duchową. Bardzo silnie to tutaj jest. No stoi jeszcze w obronnej pozycji. Też jest aspekt ego. O, ta osoba ma silne ego. Ale przede wszystkim obronna pozycja lękowa. Może potrzebować wyjść z aspektu ofiary, tak? Ósemka mieczy w odwrocie. Na pewno potrzebuje wyjść z głowy. Muzyka, cisza, rytm, wibracja. Niecierpliwość. Tak. Czeka na nowy początek ta osoba z wami. Ta osoba widzi was jeszcze w swojej przyszłości. Chce się z wami pogodzić. Może doświadczać jakiejś synchronizacji tutaj telepatii, jeżeli chodzi o teksty piosenek, muzyce, dźwięku. Natomiast jeżeli ta osoba wymaga uzdrowienia, a najprawdopodobniej tak jest, to również powinna zwrócić uwagę na dźwięki, jakimi otacza się. Być może poddać się jakiejś terapii dźwiękiem, nie wiem, kamertony czy cokolwiek innego, może dla niej byłoby uzdrawiające. Może być również cisza między wami, ponieważ mamy silence, ta osoba czeka na nowy początek. Może chcieć nowego początku, może chcieć z wami się pogodzić, asmonet. W każdym bądź razie widzi was jeszcze w swojej przyszłości. Clean it up. Co jest do posprzątania tu? Chodzi o lęk. Tak. Chodzi o aspekt wewnętrznego dziecka. Tak. Ta osoba go transformuje. Marzy jej się tutaj nawet życie rodzinne z wami. Giermek była w dziesiątka kielichów, ale tutaj też nie tyle o to chodzi, choć może też oczywiście o to chodzić. Karty są wieloaspektowe. Jak to padło na wyższej świadomości, to chodzi o to, że ta osoba potrzebuje dojrzeć. Ona ma niedojrzałe ego, giermek była w... I ona potrzebuje połączyć się ze swoją wyższą jaźnią, odkryć w ogóle ten aspekt w sobie i dzięki temu też doświadczy więcej radości w życiu i spełnienia dziesiątka kielichów. To też o to chodzi. Ta osoba może mieć problem z słuchaniem, może jej być ciężko słuchać was. W ogóle może być mieć problem z byciu słuchaczem. Może być tak, że ona przerywa wam, jak mówicie, albo... Właśnie nie chce słyszeć, nie chce widzieć, tak? Po prostu ma tak uparte ego, robi swoje, tak? To ego robi swoje, także, bo tutaj jest aż to rozbuchane to ego. Skłonności narcystyczne tutaj w niektórych przypadkach też wcale nie wykluczone tej osoby. Ale jesteście na pewno dla niej kimś wyjątkowym. No jeszcze was nie wspiera, bo sama wymaga wsparcia. Ma poczucie przegranej, chce nowego początku. Nie udało wam się. Nauki dla siebie też właśnie do końca, dla swojego ego nie wyciągnęła. Refusing to see. Nie widzi prawdy, albo nie chce jej zobaczyć, ale jest to relacja z przeznaczenia. To może być ten jedyny i tutaj macie te nauki. Ta osoba potrzebuje wyjść z braku poczucia bezpieczeństwa, potrzebuje uwierzyć w swoją wartość.
i dzięki relacji z wami ma szansę doprowadzić się do równowagi. Widać, że chce naprawiać sytuację między wami i widać, że chce tej relacji też między wami. A w dużej mierze tu chodzi o równowagę. Trójka monet już trochę z lęku wyszła. Myśli bardziej optymistycznie niż wcześniej. Już ten najgorszy mrok pozostawia za sobą, jednak jeszcze siedzi w strefie komfortu, ale uzdrawia się. Jeżeli nie macie kontaktu, może się czuć osamotniona, opuszczona. Może być gdzieś tam w izolacji sama. Ale też przede wszystkim na ten Miss Sunshine oznacza, że ta osoba się uzdrawia. Uzdrawia się, nawiązuje lepszą relację sama ze sobą, ale jeszcze w ochronnej skorupie siedzi expression. Potrzebuje ta osoba się odblokować emocjonalnie. Tak, wyjść z zagubienia, brak równowagi. Tak. Uwierzyć w sukces, uwierzyć w siebie, uwierzyć w zwycięstwo, uwierzyć, że może, że ma potencjał. Spytaj swoje anioły właśnie, potrzebuje intuicji posłuchać. Bo w głowie raczej nie znajdzie rozwiązania, potrzebuje intuicji posłuchać. Tak, po prostu ona nie przyjmuje waszej propozycji. Tkwi w uczuciu, któremu nie ufa, więc nie do końca przyjmuje. I to jest to właśnie refusing to see. Odmawia przyjęcia waszej propozycji, brakuje jej zaufania, brakuje wiary w siebie. Gdzieś tam zapętliła się w tej swojej traumie crossroads. Czy utknęła crossroads. Zastanawia się, co zrobić. Jest tutaj decyzja. Może być wybór między dwoma osobami, dwiema ścieżkami życiowymi. Rozdroża. No jest powinowactwo duchowe między wami. Możecie mieć szczęśliwy okres samotności we dwoje, czyli nie jesteście razem, prawdopodobnie jesteście w separacji, odosobnieniu. Ta osoba aż tak bardzo nie cierpi z tego powodu. Może być to też osoba, która lubi być sama. Jest to silna osobowość, ale blokuje ją lęk. No, jeżeli się mleko między wami wylało, ta osoba chce pojednania, właśnie pogodzenia się, naprawy. Powoli też ona wychodzi, właśnie Miss Sunshine, z czarnej D, czyli z żalu, smutku, rozlanego mleka, ale no, jeszcze potrzebuje na oczy przejrzeć, tak? Refusing to see. Jeszcze czegoś nie widzi, albo nie chce zobaczyć, czy nie potrafi dostrzec. Izoluje się i ucieka do głowy, tak. Tak, tu problem jest w ego tej osoby, tak. Problem jest w ego, ona żyje w umyśle całkowicie, więc dlatego była ta wyższa jaźń, że ta osoba was spotkała, żeby się odblokować na wyższy aspekt siebie. No, wygląda na to, że jakby jest w trakcie poszukiwań, próbuje do tej prawdy dotrzeć, ale czy dotarła? Chyba jeszcze nie do końca. Bo wygląda na to, że nadal do umysłu ucieka, co powoduje brak równowagi, więc ta osoba ewidentnie wymaga uziemienia, czyli wyjścia z głowy, a przez to poczucia się bezpiecznie. No i oczywiście nawiązania kontakt ze swoją nadświadomością i poprzez to też i poczucia się bezpiecznie i zrównoważenia się wewnętrznego. Także wydaje się, że ta osoba jest w drodze. Spójrzmy z dodatkowej talii. A czego ta osoba pragnie, jeżeli o was chodzi? Kim dla niej jesteście? Czy jakie mamy wyjściowe pytanie? Ile znaczycie dla tej osoby, tak? Ojejku, no tak, jest zawieszenie spraw między wami. Ta osoba też nie jest szczególnie szczęśliwa, że jest to zawieszenie spraw, ale ona też właśnie doprowadza się do równowagi, powoli się przebudza.
No ma te przykre wspomnienia kojarzące się z poczuciem krzywdy. Tutaj mamy powtórkę kart, bo znowu czwórka mieczy. To prawdopodobnie ta osoba jest sama i może się czuć opuszczona przez was, zaniedbana. Ale też czwórka mieczy może wskazywać na to, że ta osoba się uzdrawia i powoli z traumy wychodzi. Trójka mieczy w odwrocie. Co tu tak chce wyjść? Dobra. No i jak tak jest, to w takim razie duża nerwowość też tej osoby, brak równowagi, bo ona w głowie siedzi, więc trudno, żeby nie była nerwowa. Im bardziej będziemy w umyśle siedzieć, tym gorzej dla nas. Także no, powoli nawiązuje ta osoba lepszą relację ze swoją wyższą jaźnią. No chce naprawić sytuację. Widać, że chce naprawić sytuację. Ma dość zawieszenia spraw, ale jest też niegotowa w sensie emocjonalnym. Może być też rozczarowana, jeżeli między wami mleko się wylało. No, czy uzdrawia te lęki? No jeszcze się za bardzo martwi, myśli zbyt negatywnie, lękowo, ale powoli już wychodzi z lęków i iluzji powoli wychodzi. Także jest jakiś postęp, Miss Sunshine, więc wydaje się, że ta osoba jest w drodze. Że ta osoba w drodze jest do przebudzenia i uzdrowienia. I myślę, że ona chce nowego początku i widzi was w swojej przyszłości i na coś tu jeszcze czeka. Że się pogodzicie, że sytuacja zostanie naprawiona. Zobaczmy, co będzie w wiadomościach od wyższego ja. Ukrywałem uczucia, bo bałem się oceny innych. Jesteś największym sekretem. To może być czy jakaś niedojrzałość tej osoby, czy lęk przed odrzuceniem, czy w niektórych przypadkach jest tutaj inna osoba. Znaczy ktoś może być w stałej relacji, stąd lęk przed oceną innych, bądź po prostu niedojrzałość, czy lęk przed odrzuceniem. Wstyd, poczucie winy, teraz ci wierzę, co oznacza, że ta osoba wam nie dowierzała, nie wierzyła w szczerość waszych intencji, nie wierzyła, że może być przez was kochana, worthiness, czyli tutaj problem z poczuciem własnej wartości ma ta osoba. Natomiast troszkę przejrzała na oczy, może nie do końca refusing to see, ale troszkę już przejrzała na oczy. Co ma być, to będzie i tak niech się stanie. Zaufanie. Jestem zagubiony w oceanie, który jest z tobą. Ta osoba nie wie, co robić. Słodkie nie jest aż tak słodkie, bez smaku goryczy, tak? Jakieś mleko się tu wylało, jakaś trauma też się tutaj odezwała. Jestem o ciebie zazdrosny. Wszystko się ułoży, jestem o tym przekonany, przekonana. Tak, widać, że ta osoba ma nadzieję na tą równowagę faktycznie, że się ułoży. Czeka, że się ułoży pewnego dnia. Boję się kolejnego zranienia. Moja miłość do ciebie jest głęboka. Chcę sprawić, że znów się uśmiechniesz. Dokładnie, widać chęć naprawy. Tak, as monet tutaj. Szóstka monet. Zresztą nawet sama karta wyjściowa nam mówi o nowych początkach. Także chce ta osoba nowego początku. Telepatia, widzę różne znaki, synchronizacje. Tutaj była ta sound, więc poprzez muzykę ta osoba może coś doświadczać, czy w tekstach piosenek, czy w dźwiękach. Muzyka, rytm, telepatia między wami. Nie potrafię odejść z tej relacji, no ciągle czuję się z wami powiązana, nie zapomniała o was. Muszę mieć na tym kontrolę, czyli ciągle ma lęki, próbuje kontrolować sytuację.
Myślę, że coś przede mną ukrywasz, albo chodzi o wasze uczucia, albo ona nie ma do was zaufania. Twoje ciało daje mi wiele przyjemności. Jesteś jedyną osobą, która rozumie mnie na głębokim poziomie. Moja miłość do ciebie jest głęboka. Więc no macie ten wyjątkowy tutaj, wyjątkową relację też. To może oznaczać, że obydwoje właśnie wymagacie uzdrowienia, że wy też macie jakieś traumy i w jakimś sensie rozumiecie też tą osobę, co ona przechodzi, bo jakby wiecie, co wy też przechodzicie w tej sytuacji. Może też dawaliście znać tej osobie, że wiecie, jak gdyby z czym ona ma problem, tak? Czy jakby powiedzieliście jej wprost, że rozumiecie, jaki ona ma problem. Nie jestem pewny, że dam radę pokonać trudności z trochę takiej sprzeczności, prawda? Bo wszystko się ułoży, jestem przekonany, a tu nie jestem pewien, że dam radę, czyli tak pół na pół. Tu niby jestem przekonany, tu niepewny. Nie mogę spać w nocy, bo martwię się o nas, jak możemy. Tak, ta chęć naprawy jest widoczna, jak możemy to naprawić. Chcę powrotu do domu. Z tym powrotem do domu to jest taka dwuznaczna informacja, bo z jednej strony może oznaczać, że ta osoba czuje z wami to powinowactwo duchowe i w tym sensie chce do was wracać, ale czasami ten powrót do domu oznacza tak naprawdę wyjście z głowy i wejście w przestrzeń serca, czy jakby powrót do siebie, tak? I poczucie się bezpiecznie. To też może być w tym sensie, w głębszym właśnie sensie. Powinnaś skupić się na sobie i ludziach wokół ciebie. Oznacza, że ta osoba jeszcze nie jest gotowa na powrót, chociaż go mogę, go chcieć. Wielbię twoją doskonałość. Ukrywałem prawdziwe uczucia. Dwa razy. Ukrywałem uczucia, bo bałem się oceny innych. Ukrywałem prawdziwe uczucia. Idź do przodu i nie zatrzymuj się, powinnaś skupić. Także wy tutaj nie potrzebujecie jakby zahaczać się na tym, myśleć i tkwić, tylko po prostu dalej żyć. Ta osoba jest w trakcie uzdrawiania się, widać. Jeżeli ona ma wrócić, to ona po prostu wróci, chce powrotu do domu. Jakby nie ma się o co martwić, będzie co ma być. Wprawdzie chciałaby ta osoba przyspieszyć ten proces, ale no nie za bardzo się da. Pojednanie, dokładnie. Ona nie wie, czego wy chcecie. Pojednanie, znak zapytania. Nie jestem gotowy. Dezorientacja, prawda? Sama ta osoba nie wie. Chciałaby coś przyspieszyć, chciałaby być gotowa. Nie jest pewna właśnie. Czy jest gotowa, czy nie jest gotowa? Ciąży na mnie przeszłość i moje wewnętrzne, tak, jakaś trauma z dzieciństwa lub jakaś trauma z przeszłości i jesteś światełkiem w tunelu, świeć dalej, jasno bym wrócić do domu, zobaczcie, dwa razy z tym domem, niesamowite, chcę powrotu do domu. Także jakąś nadzieję ta osoba ewidentnie ma, na coś jeszcze czeka. Może być też odległość między wami tutaj w tej karcie. Ta osoba może mieszkać też nad morzem. Nad morzem, nad rzeką, nad jeziorem. Nie w każdym przypadku. Może to być ktoś z daleka, tak, tu mewa leci. Kochani, co teraz? Charms na koniec. Łoj się sypł.
Zobaczcie, że była karta z tą muzyką, rytmem i wibracją i mamy tutaj nutę, więc tutaj jakieś właśnie muzyczne synchrony mogą być. Sarna jest to osoba wrażliwa, podatna na zranienie, a czasami sarna może być ostrzeżeniem dla tej osoby, bo tu jest rozbuchane ego, żeby nie zniszczyła szczęścia z własnej winy, czyli z powodu własnego ego, duma, dumy, jakiejś dumy, prawda? Unoszenie się dumą, ego, też może być informacja. Fearless, potrzebuje uwolnić lęk, podejść bez lęku, jest to wasze odbicie lustrzane, to już wiemy, dwa pantofelki. Chciałaby się spotkać, porozmawiać, drink. She believed, she could, so she did. Potrzebuje uwierzyć w siebie, worthiness. Potrzebuje uwierzyć w swoją wartość. Lub że jest w stanie się przełamać, beautiful. Podobacie się tej osobie, wielbię twoją doskonałość. Podobacie się tej osobie. Kość, no brakuje tej osobie was. Chce się ta osoba z wami pogodzić, pacyfa, ale też ta osoba potrzebuje czakry serca odblokować. Ukrywałem uczucia, serce na kłódkę, czakra serca w blokadzie. Flaga Stanów Zjednoczonych, może to być osoba niezależna w tej fladze, natomiast też mi się kojarzy z białą flagą właśnie w kontekście tego chęci pogodzenia się, pojednania, to może chodzić o białą flagę. Jeleń, tak. Relacja z natury duchowej, tu chodzi o uwolnienie lęku, rozwój świadomości, przebudzenie, czakra korony, uzdrowienie wewnętrznego dziecka, friends forever, aspekt przyjaźni między wami, ta osoba potrzebuje zaufać, otworzyć się na wyższe ja. Yinki yang, bliźniaczy płomień, ale też oczywiście transformacja, jedność, wewnętrzna równowaga. Potrzebuje odciąć się od przykrych wspomnień czy jakiejś traumy z przeszłości. Wyjść z poczucia braku, miłość, obfitość, ryba, odpuścić lęki, kontrolę. Jin, odblokować się emocjonalnie, tak, ta osoba jest zablokowana emocjonalnie, odblokować się emocjonalnie. Inspire, dużo inspiracji ta osoba czuje w tej sytuacji. Potrzebuje przywrócić się do równowagi emocjonalnej, może podjąć działanie w rowerze. Pomyśleć bardziej optymistycznie, to było to Miss Sunshine u was, tak, już myśli bardziej optymistycznie, ale jeszcze więcej optymizmu, wiary w siebie. W słońcu może chodzić też o działanie jak najbardziej, no i wewnętrzne dziecko, tak. Także być może warto się odezwać do tej osoby, bo ta osoba nie wie, pojednanie. Na pewno potrzebujecie się lepiej poznać, bo jakby nie wiem, ile czasu spędziliście ze sobą, ale nawet jak długo, to chyba nie było otwartej rozmowy o swoich potrzebach, a potrzeby możecie mieć inne troszeczkę, jeżeli chodzi o miłość i relacje. Moi drodzy, trzymam kciuki. Dajcie znać, ta osoba jeszcze widzi tutaj światełko w tunelu. Trzymam kciuki, pozdrawiam was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się, pa.